제만 치카. Może znajdziemy coś ciekawego do tego auta? O, tutaj pasują te płomienie. Ja sobie ten samochód zrobiłem na drift. O, fajnie, tutaj fajne ludzie robią malowanie do tego. Taksówka tu pasuje, wow, to będzie to. To będzie to. Biorę sobie taksówkę i to będzie takie drift taxi. O, super, ja tu chyba zresztą takie samo taxi miałem w czwórce Horizon. Ej, rozwikłaliście tą zagadkę? Czy miały być jakieś tutaj dwie chaty na mapie Hot Wheels? Jak to było? Miały być te dwie chaty, czy nie? Bo ja czytałem w newsach, że będziemy mieli takie dwa domki, które będą miały jakieś osobne funkcje na Hot Wheelsach. Nie było coś takiego, że jak się kupuje ten dodatek, to masz tam komunikat taki, że będą dwa domki i wtedy będziesz miał dwie takie dodatkowe funkcje w tym domku. A ja nie wiem, ja się czuję jak głupi teraz, bo czekałem, wiecie, nagrywałem odcinki i czekałem cały czas na te dwie chatki. Nawet na niektórych odcinkach z Hot Wheelsów szukałem tych domków na mapie i kurde, no nigdzie nie było. Dobra, wyjątkowo weźcie sobie furki Hot Wheelsowe. Ja wiem, że nie wszyscy może lubią, ale weźcie sobie. Nie chcę wam mówić, że zgodnie z przepisami, ale po prostu trzymajmy się razem, okej? Okay? I jedziemy sobie, znaczy no, tutaj się nie da powoli. Jedźmy po prostu. Zobaczymy, co się stanie, nie? Płacz, proszę. Kurde, prawie się rozbiłem. Bo my tu powinniśmy zwolnić. Wszyscy pojechali prosto, bo każdy lubi to przejeżdżać tutaj, nie? Dobrze, musimy zawrócić, bo zjazd z tej drogi był tam niżej. Ewentualnie też możemy chyba gdzieś tutaj sobie zeskoczyć. Ja tu szukałem jakiejś takiej drogi, ale tam na dole jest chyba najłatwiej, nie? Najlepsze jest to, że jak się tam zaskoczy, to już chyba nie można normalnie wjechać. Dobra, zjedźmy. Zjedźmy z tego wodospadu. Tu są zjazdy gdzieś. Tu, czekaj, jak mamy tu? Tu się da tylko wjechać. Ale patrz, GPS wyznaczył nam tak drogę, nie? O kur, to musimy swoją drogę wyznaczyć. Dobra, szukamy. Szukamy tą wjazdu w takim razie, na górę. Z tej hopy? O, gdzieś tutaj. I można na dół tam sobie skoczyć. Ja tak robiłem, a chyba są różne drogi tam, nie? Żeby się dostać. Shit! Ty, żebym na tor nie skoczył z powrotem. No i skoczyłem na tor. I powoli tu chyba skoczę. O, tam widziałem, że ktoś tak powoli leciał, obijał się o te skały. Jak to wygląda przy tym wodospadzie? Ja miałem taką samą prędkość spadania jak ta woda. Ale fajnie to wygląda. Dobra, jestem już na dole. Co prawda nie mam samochodu offroadowego, ale... Gdzie się tutaj zebraliście? I chodźcie sobie tym kanionem, zrobimy sobie tutaj spotkanie, jak już wszyscy zjadą, ja tutaj na was czekam. Spoko to wygląda, takie zadymione gdzieś tam, nie? Jakaś taka bryza od tych wodospadów, bardzo fajne to jest. Ten jaki wariat! Tutaj był do rozwalenia ten balon. Jest hopka, można było na niego skoczyć. Miałem z tym trochę problem, żeby wycelować. Trzeba było całkiem solidnie rozpędzić, nie? Jak ktoś z was wie, jest na zlocie, zna ciekawą miejscówkę tutaj w kanionie, to oczywiście dajcie... No wjeżdżajcie tam, prowadźcie, no. Jak fajnie się jedzie tak wspólnie, nie? Kurde, ty masz tą... tego kopo.
jak on się nazywa? Camaro Coppo Neo ma. Dobrze mówię? Coppo? Coppo chyba on się nazywał, ten taki dragowy. Kurde, dobra, wróciliśmy do tego punktu, ale tutaj można jeszcze kawałek dalej gdzieś pojechać. Mój samochód ledwo tu jedzie, ty. Jaka jest znajdźka? Ja chyba to znalazłem już kiedyś. Sorry, ziomek. Ło, co to było? Coś tu wyleciało stąd. Co to stąd wyleciało? Co to jest? To jest jakiś taki klips do spinania trasek, tak? Tu jest smog? O kurde, ale fajnie. Ale tego klipsa nie znałem. Nie można go rozwalić, tego smoka? Ej, nie znałem tego miejsca. Ej, robimy, dawaj. Ja nie wiem, jak my się tu wszyscy zmieścimy, ale dawajcie sobie zrobimy tu foto. Dacie radę tu wjechać? O kurde. Dobra, na chama spróbujcie, na chama. Czekajcie, przy smoku. Jaka fota. Nic nie widać praktycznie. Dobra, dajmy trochę jaśniej. Rusik nas tutaj prowadzi. Co tu jest? Nic nie ma tutaj. Ale tamten smok był fajny. Podobało mi się. Siemaneczko. Okej, a tutaj? Tu jeszcze coś jest. O! Tu nie byliśmy, na pewno. I tu jest jeden taki wielki wodospad. Szkoda, że ta woda tak nie odbija się od karoseli naszego samochodu, nie? Że to jest tylko taka o, teksturka. Fajnie by było, jakbyśmy wjeżdżali pod tą wodę, jeszcze nasz samochód by się tak obniżał, wiesz, od ciężaru. Gdyby była taka zaawansowana fizyka, jak w GTA na przykład, nie? Że wszystko by, wiesz, wszystko by podlegało prawom fizyki, to by naprawdę było super. Ja myślę, że koniecznie musimy przejechać jeden wyścig. Jaki to będzie wyścig? Goliat? Chcecie sobie Goliata przejechać? Dawajcie, wyjeżdżamy stąd. Właśnie, ja jestem bardzo ciekawy, jak wy przejedziecie, jak w ogóle przejdziemy Goliata razem. Czy my się zmieścimy na tym torze? Dobra, wyznaczamy sobie tu trasę i jedziemy. Let's go. Strasznie głośno jest na tej mapie. Dobra, skręcamy tu. A ja tu muszę przyjechać te tabliczki jeszcze pozbierać. Jeszcze balon muszę sobie ten. Wow. Co ci... Prusik, widzę, że tam dupą na lewo i prawo rzuca. Uważaj, ziomek, tu jest ciężko z opanowaniem samochodu. Ej, a korzystaliście w ogóle z tych asyst... tu jest taka asysta Hot Wheelsowa, że jak się jedzie tam po niektórych rampkach, to wtedy jest jakaś asysta, że nie obijamy się o ściany, czy coś takiego. Ten jak boczkiem tutaj. Shit. Dobra, jesteśmy na miejscu. No i lecimy, chyba PVP musimy, nie? Hot Wheels Goliat, co by wziąć tutaj? O kurczę, tu są wszystkie, to czekaj. Stworzymy sobie blueprint i Hot Wheels, tylko Hot Wheelsowe. Klasa, a będziemy mogli wziąć sobie dowolną klasę i weźmiemy sobie showdown, że każdy będzie mógł. Tutaj mamy do... Dobra, zostawimy takie standardowe ustawienia, nie? O, same samochody Hot Wheelsowe, czy raczej pojazdy. Dobra, czym by tu pojechać? No nic, ja biorę chyba to. Kurde, skrzynia manualna, o oh, fuck. Może jakoś dam radę. Manualne ze sprzęgłem. Goliat będzie spoko, no. Mogę zmienić skrzynię jeszcze? Byłoby super, szybko. Żeby tylko mieć na łopatach. O! Jest! Udało się zmienić, ale super. I kurczę, w ostatniej chwili, ekstra.
Nie mogę Chevroleta zabrać? No tak, no bo tutaj tylko Hot Wheelsy. Aha, chodzi ci o tego Kopo. No bo to jest samochód, on właściwie nie jest Hot Wheelsowy, to jest samochód, który jest w rzeczywistości normalnie produkowany, ale chyba na zamówienie, nie? On jest. Dobra, niektórzy już... Aha, bo ja startuję na końcu, ja mam klasę S2. Najpierw wystartowali ci, co mają niższe klasy, a potem startuje klasa S2. No ciekawe, czy uda się podgonić. Tutaj, wbrew pozorom, znaczy trzeba jechać szybko, ale trzeba bardzo hamować na zakrętach. I czasami lepiej jechać, szybciej przejedziesz tę trasę, jeśli będziesz jechał wolniej. To jest ciekawe, nie? 11, 10, 9, 8, 7, 6, 2, 1. Dopiero teraz mogę startować. O kurde. Nie ma dźwięku z gry! O nie, popsuło mi się. Znaczy... Nie słyszę samochodu, ale słyszę, jak się checkpointy nabijają. Słyszycie? Posłuchajcie tego. Posłuchajcie następnego checkpointu. Jakby... O, co się stało? Jak elektryk, to dźwięku nie ma. Ale tu powinien być dźwięk otoczenia, też wiatru i tak dalej. Nie ma tego. A poza tym to nie jest elektryk, ten samochód. To jest normalna niby spalinówka. O, zaraz mnie wywali z wyścigu, bo gra wykrywa, że nic nie robię. Ja tutaj kręcę gaz. No co jest? Kurde! Ej, no... Ej, wywaliło mnie z... Jechałem na kierownicy, gra mnie wywaliła z wyścigu. Bo wykryło, że jestem... nieaktywny. No jak? Co z tą grą jest? No to co mam robić? Mam cały czas z kierownicą kręcić tak? Żeby mnie nie wywaliło? What the fuck? Dobra, patrzcie. Ja myślałem, że tutaj będzie jakaś rozbudowa tego. Może będzie jeszcze jakaś aktywność tutaj na tym. Bo wiecie co, ten dodatek bardzo szybko się skończył. I może oni mają jeszcze jakieś plany co do tego dodatku, że będą jakieś nowe rzeczy tutaj, nie wiem. A to wygląda dziwnie, no nie? Kurde no. Co, grać na, tylko na padzie można grać w Hot Wheelsy, tak? Bo inaczej będziesz wyrzucony za to, że nie jesteś aktywny. Co za bezsens. Siup. Ale fajna jest ta pętla. Chociaż to chyba nie jest największa. Największa to jest tam dalej, jak się zjeżdża do tego wulkanu. O, nawet ją stąd widać. I fajne są też te pętle, co się jedzie tam dookoła tych drzew, nie? Dobra, znalazłem. Jadę do chłopaków tam. Okej, mamy challenge teraz. O, tu jest ta hopka, tu. Przeteleportujemy się i w tym miejscu zrobimy sobie takie kozackie, grupowe foto w powietrzu. Jak będziemy nad tą przepaścią lecieć. O, i to będzie bardzo fajne. Czekam tutaj na was, tepnijcie się. Tutaj teleportacja na mapie Hot Wheels jest za friko. Jacob się z drugiej strony... Czekaj, Jacob jest od nas jest Jacob. Pojawił się z drugiej strony tej hopy, nie szkodzi. I w tą stronę będziemy sobie jechać i razem skoczymy i podczas skoku zrobimy foto. O! Taki jest mój plan. Myślę, że się uda. Wiecie co, tak naprawdę wcale nie musimy jechać szybko, wystarczy, że będziemy jechać równo, bo tam jest dopalacz i ten dopalacz wypchnie nas mniej więcej z tą samą prędkością w stronę hopy. Jesteście gotowi? No to jazda. Okej, chyba coś będzie z tego. A czekaj, czemu niektórzy przenikają? Patrz. O co chodzi? Dlaczego tak? Aha, bo tu jest samochód w samochodzie. Ej, to wygląda jakbyśmy po czymś jechali tu. To trzeba zrobić tak, żeby... Okej, zaraz zobaczymy, co się stanie. Jak zwiększę shutter speed. O ty, ej, my praktycznie z tą samą prędkością. Wszyscy. Tam z przodu widać, że samochód trochę się bardziej rozmazuje, nie? Ale generalnie z tą samą prędkością tu leciliśmy. Tu wy... Ej, patrzcie, jak się tak z góry patrzy, to wygląda jakbyśmy faktycznie ten... O, albo sobie zróbmy takie foto. Będziemy patrzeć gdzieś tam w dół i te trzy samochody sobie zrobimy. Tak. Umyć wam fury? Tam, Hot Wheelsowe mogą być brudne. Czekaj, tutaj mam jednego. Sobie możemy w to miejsce pojechać. Chyba będzie łatwo go zdobyć. Właściwie to mamy po drodze nawet. Mam dwa ostatnie balony do rozwalenia. Bawić się no.
Na tej mapce można się pobawić. Wy już to na pewno zrobiliście, nie? Ja mam jeszcze tutaj ze dwa balony do odkrycia. Gdzieś tu się jedzie, o. No dokładnie, gdzieś w to miejsce, tylko gdzie ta chopa jest? Jeszcze raz. O, będzie! Dobra. Ja muszę sobie chyba offroadowe autko jakoś tak na szybko skombinować. No bo tutaj raczej będziemy z offroadów wyskakiwać na to, nie? Tak zrobię. Dzięki za pomoc. Bartek się rozwalił. I tutaj, o kurde, tu chopa. I, a kurczę, mało brakowało. Trzeba się inaczej rozpędzić. Jest! Urwałem mu łapę. Uuu, spadłem! O, taki upadek oznacza, że zaraz musimy chyba zlot zrobić na standardowej mapie. Teraz, jak tam zjechać? O, trzeba wykombinować, jak tu zjechać. No to ciekawe, dobra, czekaj. Pewnie trzeba na tą konstrukcję jakoś się wrąbać, nie? No ale to raczej nie tu. Tu jest, o, będzie trzeba gdzieś tu, dokładnie tu, gdzie chlebciu stoi. Tu się zjeżdża z toru. O, musimy sobie tam razem wjechać. A to będzie chyba fajne. O, tylko trzeba tak precyzyjnie, nie? Uda radę? A, to dosyć szerokie jest, okej. O, jednak nie. I cyk, dobra. Ale tu fajnie jest. Ty, ja tu jestem pierwszy raz. O, ale się daleko leci. Ty, wyląduj na tym, patrz. Ale głupio. Ale nie fajnie. Was w ogóle widzę, czekaj, ja muszę otworzyć aparat. Fajnie to wygląda. Spoko, że można na to zjechać, ale głupio, że nie można jechać po tym. To jest tylko taka teksturka. Ty, ale tu jest jeszcze jakaś taka pętla. Ja muszę na to wjechać koniecznie, chcę to zobaczyć. Jeszcze chcę po tej pętli tam skoczyć. Czy da się w ogóle wjechać na to? Nie wiem. Bo to jest taka pętla z konstrukcji jakby. Ciekawe, co się stanie. Tutaj. Ło, tu faktycznie można. Ale wysoko. Ty, prawie na drugą stronę przeleciałem. Ekstra. I ta mapa na dole, super to wygląda. Dobra, jeszcze jedno mi zostało. Chyba dwa mi zostały jeszcze do rozwalenia. Chodźmy teraz tu zobaczyć. Ale przeteleportujmy się gdzieś tam w pobliże. Jak to może tu być? Chodźmy może gdzieś tu zobaczyć. A jak się zjedzie po tej pętli tutaj, to nie da rady go trafić? Trzeba zjechać, okej, zaraz zjadę. Nie ma, bo na niektórych takich tych pętl... O kurde, ale dziwnym miejscu jest dziad. Na niektórych takich pętlach da się normalnie tam... Dobra, zjeżdżamy tu w takim razie. Na niektórych pętlach da się zeskoczyć tak z pętli i się rozwalić. I rozwalić tego gościa. Co jest? O! Tu jest jakiś kolejny kanion? Ale wielki. Ja myślałem, że tu jest równa droga i sobie tak wiesz, na pewniaka jadę. O, na koła dawaj! Arr! Dobra, muszę poszukać tu drogi na dół chyba. Albo zeskoczę tak o i zobaczę. Może... Tu zaraz jest ta droga Hot Wheelsowa. Tu jakieś wielkie kamienie. Wtapiam się w ogóle w te kamienie, ziomek. O, chyba będzie. Byleby tylko na koła wylądował. Jest! Udało się. O, tutaj nie byłem jeszcze. Chyba jechałem jakiś wyścig w takim podobnym miejscu. Bo był taki kanionowy albo coś takiego, nie? Jest chopka. To spoko. Myślałem, że trzeba będzie jakoś kombinować.
Dobre jest. Kurczę, to wysoko jest. Aż się chce na tą mapę zeskoczyć, nie? Żeby tam dolecieć faktycznie. Jakie to by było fajne, to byś tak chyba z dobre 40 sekund leciał? Na dół, no nie? Gdzieś koło tylu. Okej, co my tu jeszcze mamy? Tutaj coś jest. Też możemy się tepnąć gdzieś w to miejsce. To już będzie chyba ostatni balon na tym, w tej okolicy. Nie wiem, czy jeszcze nie mam coś na zimowej mapie, ale chyba nie, to już chyba ostatni, że ostatni. To jest proste. Mamy dedykowaną hopkę i nie trafiłem. Mamy dedykowaną hopkę, nie trzeba kombinować. Wystarczy trafi. Co? Tu jest hopka, jeśli myczy jest kochnicką. No jest, jest. Dobra, mamy! Okej, okay. Zrobiłem wszystko chyba już na mapie Hot Wheelsowej. Tam jeszcze są jakieś takie wyzwania online. Ja nie wiem, czy teraz jeszcze gracze grają na tych wyścigach tutaj w Hot Wheelsach, ale chyba tak, bo generalnie w Fordze bardzo dużo osób gra, no nie? Jest taka przyjemna gierka. Z tego, co ktoś mi mówił na ostatnim live'ie, to Hot Wheels ma być w Game Passie? To prawda jest? Coś tak mówił ktoś, ale czy to prawda? Nie wiem. Czy tabliczki? Nie, tabliczek jeszcze nie mam wszystkich zebranych. O, tabliczki będę musiał sobie pozbierać. Ale dzisiaj, sorry syntezator. Dzisiaj sobie zebrałem wszystkie te balony chociaż, nie? Także dzięki za pomoc, chłopaki. Przydała się.